Tak, moje włosy dziwnie wyglądają, bo nałożyłam Olaplex na noc. Zaraz będę go zmywać, w ogóle się kąpać. Jesteśmy w Łodzi, jak widać mamy piękne słońce, ale też mamy przepiękny bałagan. I tak, bardzo często tak się zaczynają moje poniedziałki po powrocie do Łodzi, po powrocie z Mazur. Zobaczcie, tu, tutaj to w ogóle jest wszystko pranie, pranie, pranie. No to chyba nie jest pranie, tam są czyste rzeczy, więc zaraz muszę to wszystko rozpakować, właśnie tutaj poukładać, bo nie mam jakiegoś, nie jest brudno, ale jest bałagan masakryczny. Wyjeżdżając zostawiłam porządek, ale no, widzicie, więc wstałam dzisiaj wcześniej i zaraz, zazwyczaj robię tak, że wiecie co, nastawiam sobie w telefonie timer na, nie wiem, 20-30 minut i tyle, ile przez ten czas zdążę zrobić, to jest ok, bo też nie chcę, wiecie, całego dnia spędzać tutaj na porządkach, tym bardziej, że też mam no, swoje inne obowiązki, które muszę zaraz zrobić, usiąść przy kompie, no ale też nie chcę tego tak zostawić, także zabieram się za ogarnianie tego. No czasami tak trzeba po prostu domem się zająć, no bo nie no, tak to nie może być. Masakra jest. No, co mam wam powiedzieć? Bałagan? Jak nie wiem. Dobra, ogarnęłam, wstydu nie ma. Tam jeszcze tylko leżą kartony po pizzy do wyniesienia i tu stoi miód, ale miód jest dla znajomych przywieziony z Mazur, więc stoi tutaj, żeby o nim pamiętać. O, no więc widzicie. W miarę ogarnięte, zajęło mi to 17 minut, także nie tak źle. Powiem wam, że jest bardzo, bardzo ciepło, naprawdę. Aż się nie spodziewałam, miało być takie ochłodzenie i w ogóle. A tu po prostu zobaczcie, piękne słońce, naprawdę jest super, więc ja teraz coś na śniadanie, myślę, że może bym zjadła jogurt z borówkami, dawno nie jadłam moich ukochanych borówek i z miodem właśnie i kawę z ekspresu. Nie, ten miód chciałam, a teraz mi, dobra, ten miód chciałam, tak, zwierzątka są nakarmione, kicia zjadła, sushi nie, chyba jest obrażona, że jest w Łodzi, więc to będzie moje śniadanie, do tego zrobię sobie kawę, zjem na spokojnie, potem skakuję pod prysznic, ogarniam się i zaczynam dzień, także jogurt grecki, miód, borówki. Hej, hej, odzywam się do was już ogarnięta. Zjadłam śniadanie, trochę posprzątałam. Nie wiem, które pranie już się pierze. I robię makijaż. Oj, i słońce strasznie świeci. Oho. Sekundę, muszę zaciągnąć roletę, bo tak nie mamy rady. To jest najgorsze, jak słońce się tak zmieni. O, a teraz, no właśnie, raz zachodzi, raz... Jeszcze w ogóle... Muszę tu troszeczkę... Bo wyglądam, jakbym była królewną Śnieżką. Ale słuchajcie, ostatnio, ja już wam o tym mówiłam. Znaczy na razie mam tylko podkład na twarzy, więc też to tak dziwnie wygląda. Ale ostatnio mam tak...
że żaden podkład mi nie pasuje. I to w kwestii koloru, i też w kwestii tego, jak się potem zachowuje na twarzy, jak się utrzymuje na twarzy. I to z takich naprawdę sprawdzonych podkładów, których używam od lat i które kojarzycie, czyli na przykład Studio Skin, no to już latami go używam i to jest świetny podkład. Natomiast teraz w ogóle ani kolorystycznie, ani jakoś mieszam w ogóle dwa kolory, jasny z ciemnym, i nie mogę dojść do tego, a też jakoś nie trzyma się jakoś fajnie po prostu na... Nie trzyma się fajnie na mojej buzi, mimo że nie bardzo lubię ten podkład. Ten Hourglass, on jest za jasny, ale też jakoś po prostu to był najbardziej trwały podkład na świecie, a teraz nie trzyma się mojej buzi. It Cosmetics to w ogóle mi zjeżdża z twarzy. No a wiecie, że to są wszystko podkłady, których ja używam od dawna i uważam, że są świetne. Natomiast teraz z jakiegoś powodu, nie wiem, i wyciągnęłam sobie, jutro przetestuję Hello Happy i Charlotte Tilbury. To jest Benefit, a to jest, no tak, Charlotte Tilbury Magic Foundation, tylko on jest bardzo, bardzo jasny. Nie wiem, zobaczymy, ale no ja po prostu czasami tak mam i nie zmieniłam nic w pielęgnacji, nie przyjmuję jakichś leków, no nic takiego się nie dzieje, co mogłoby powodować takie zmiany, a po prostu tak jest. Oj, czekajcie. Przepraszam, już wróciłam. Nie ma nic takiego, co by mogło jakoś na to wpływać. Po prostu tak jest, że moja skóra raz na jakiś czas przestaje się lubić z jakimiś produktami. To nie jest tak, że one już nigdy nie będą dobre, bo później jakby jest okej. I zepsułam też wieczko w tym fantastycznym pudrze Becca. Teraz za każdym razem się muszę do niego włamywać, wiecie? A nie można go zostawić bez wieczka, bo wyschnie i nie będzie miał tych właściwości nawilżających, o których wam mówiłam, ale coś tu się zepsuło w tym opakowaniu. No więc właśnie, a to jeszcze jest tak z kosmetykami, że ja wiem, że widzowie może mają do tego inny stosunek i bardzo często się o tym mówi, czy youtuberki polecając produkt, czy są szczere, czy ktoś im zapłacił, czy robią to dlatego, że ktoś im dał ten produkt. I słuchajcie, jako konsument, jako osoba rozważająca zakup jakiegoś produktu, w ogóle nie interesuje mnie to, czy ktoś to zrobił w ramach współpracy, czy sam sobie to kupił, czy naprawdę tak myśli, czy nawet kłamie. Wiecie dlaczego? Bo po prostu ja wiem, że jest duża szansa, że to mi się nie sprawdzi, bo po prostu tak jest. Każdy z nas ma inną skórę i nie wiem, do mnie też przychodzą koleżanki i mówią: słuchaj, jaki jest najlepszy podkład? Albo nie wiem, jak teraz by ktoś do mnie przyszedł, to mogę wymienić te, które lubię, ale nie wiem, jaki jest najlepszy, bo sama nie wiem, jakiego używać. I ostatnio też właśnie rozmawiałam z koleżanką na ten temat i dałam jej w ogóle produkt. Ten, pamiętacie, kupiłam taki puder z Huda, taki do wypiekania. Sama go kupiłam w Sephorze, sama go sobie wybrałam. No i był tragiczny, tragiczny. Ani kolor, ani wykończenie, ani to się... No po prostu tragiczny był ten puder. I oddałam go właśnie mojej koleżance, ona jest zachwycona. No i co? I tak jest po prostu. To naprawdę, jeżeli chodzi o moje decyzje zakupowe i o to, jak ja na to patrzę, nie chodzi o to, jak ja oceniam tą osobę jako człowieka, jako youtubera i tak dalej, czy to jest profesjonalne, czy nie, ale jeżeli chodzi o moje zakupowe decyzje, o to, kiedy rozważam jakiś zakup produktu, to ja po prostu mam świadomość tego, że może mi się to nie sprawdzić i właśnie zobaczcie, że to jest tak, że czasami coś się dzieje i nasza skóra zaczyna marudzić, nie wiem, jest inna pora roku, jest... nie wiem, no różne czynniki i po prostu dany produkt, na pewno tak macie, że coś, co mega lubicie, w pewnym momencie przestanie działać. I tak samo też jest na przykład dużo takich rzeczy, które wiem też, że moje widzki kochają, typu na przykład, nie wiem, Estée Lauder Double Wear. No bardzo dużo kobiet go używa, bardzo dużo kobiet go lubi, bardzo dużo panien młodych używa go na swój ślub.
No ja nie mogę, po prostu nie mogę, dla mnie ten podkład jest okropny, fatalny, on mi się też nie trzyma na buzi, on mi spływa, jest za ciężki, brzydko wygląda, nie lubię go, nie podoba mi się ani na sobie, ani na innych, nie lubię go, natomiast on, jak sobie wejdziecie w, tam, nie wiem, na Sephora, na bestsellery, to cały czas jest bardzo wysoko i dużo dziewczyn go lubi, więc to nie jest, wiecie, kwestia reklamy czy czegokolwiek, bo skoro to jest produkt, który od tylu lat tyle kobiet lubi, używa i im się sprawdza i nie wiem, mam koleżanki, które kupują kolejną i kolejną buteleczkę, no to nie jest tak, że nie wiem, im się nie sprawdza, ale kupują, bo nie wiem, ktoś go reklamuje albo ktoś im powiedział, że on jest dobry, tylko po prostu im się sprawdza. No i na pewno też jest, na pewno wy też macie takie doświadczenia, także właśnie, bo ostatnio miałam sporo rozmów i też wiecie, często tak jest, że właśnie znajomi koleżanki do mnie przychodzą i mówią, słuchaj, poleć mi właśnie coś tam. I oczywiście ja polecam, albo ktoś przychodzi i pyta, słuchaj, czy ten produkt jest faktycznie dobry, o którym mówiłaś. No i ja zawsze mówię, tak, u mnie się sprawdził, jeżeli tak mówiłam, to się u mnie sprawdził, ale to niekoniecznie będzie tak samo u ciebie, możesz mieć inną skórę. I tak samo produkty, które u mnie się nie sprawdzają, moje koleżanki czy moje widzki są zachwycone. Tak jak wam mówię. Teraz po prostu moja skóra jest jakaś taka rozkapryszona, nie wiem, czy to jest kwestia przejścia z lato na jesień, że zaczyna się robić chłodno na dworze, a ciepło w pomieszczeniach i to też jest taki okres, że moja skóra generalnie kaprysi. Też mam ten problem, że tak jak wam mówiłam, kiedy jadę na Mazury, to po prostu od razu mi wyskakują jakieś rzeczy, od razu mam jakąś kaszkę, no po prostu moja skóra, moje włosy bardzo nie lubią tej wody na Mazurach. Ja od razu teraz, jak umyłam włosy, to widzę, że jest dużo lepiej tutaj w tej wodzie, także teraz wiecie, nawet nie rozważam pójścia do sklepu i kupowania jakiegoś podkładu, bo wiem, że prawdopodobnie i tak bym nie była zadowolona. Dzisiaj użyłam tego Fenty Beauty Pro Filter Hydrating Longwear Foundation, nawilżający podkład w kolorze 200 i ten kolor 200 powiedzmy najbardziej mi teraz stroi, chociaż nie wiem, co się stało i w tej kamerze. Cały czas wyglądam, jakbym się, wiecie, mąką umalowała. Teraz jest lepiej? Nie wiem, mam wrażenie, że strasznie taka jestem wybielona, wbija takie białe tony. Teraz jest ok. No nie, chcieliśmy jaśniej. Dobra, więc tak, i cały czas się cały czas lubię bardzo tą paletę z Cheek Leaders Bronze Squad i po prostu używam klasycznej huli, żeby się trochę ocieplić, nawet nie wykonturować, ale ocieplić. Jeszcze to rozcieram tym Hourglass, tym ciemniejszym kolorem, no bo nie wiem właśnie. Co się stało, że moja skóra nagle wygląda jak córka młynarza. A też mówię wam, że po prostu mi się nie trzymają te podkłady. Więc po prostu będę teraz testować z tych, które mam, coś, co mi najbardziej przypadnie do gustu, a na pewno to jest tak, że za chwilę to się wszystko jakoś poukłada, unormuje i będzie ok. Nie wiem, dajcie znać, czy wy też tak macie. Bo ja wiem, znam na przykład dziewczyny, które właśnie od lat na przykład używają Double Wear ze Estée Lauder i absolutnie nie jest im do szczęścia potrzebny żaden podkład, to im się zawsze sprawdza latem, zimą, na imprezę, na co dzień, jeden podkład od lat jest ok. A też mam koleżanki, które właśnie mówią to samo co ja, że po prostu używają czegoś, używają, jest super i potem nagle coś się zmienia. Albo na przykład, no to już to na pewno wy też tak macie, że jedne podkłady wam się sprawdzają latem, drugie zimą. No różnie to bywa, z tymi kosmetykami. Tak, więc no tak jak mówię, jeżeli ja oglądam jakiś film i ktoś coś poleca, to jakby rozważam sobie w głowie, czy to mi pasuje, czy to mi się może spodobać. Jeżeli tak, to kupuję, ale na pewno, wiecie, nie mam do nikogo pretensji, ani też no nie spodziewam się, że to na pewno na 100% mi się sprawdzi, bo sprawdziło się u kogoś, tak, także no
Nie, no chyba jest bez ok, czy znowu jestem blada sama, nie wiem. Nie, teraz mi się podoba, ładny jest, ładne ma wykończenie i ładny jest ten kolor, ładny jest ten podkład od Fenty, naprawdę. Chociaż on nie jest jakiś taki bardzo kryjący, bo to jest ta wersja nawilżająca, a słyszałam, że jest z Fenty jakiś taki podkład, który jest taki mega kryjący. Nie miałam okazji go testować, więc nie wiem. Także przy Was szybki makijaż, odzywam się do Was i idę dalej robić pranie i też właśnie chcę tutaj zrobić porządek, bo tutaj po prostu w tych kosmetykach też mam bałagan i chcę po prostu dzisiaj przejść każde pomieszczenie, wycia od salonu po... No sorry, ale tak słońce wychodzi za chwilę. Od salonu po sypialnię i wszystko, wiecie, tutaj uporządkować. Rozpakować się, właśnie wyprać te wszystkie rzeczy, które przyjechały z Mazur. I też pytacie mnie, czy nie chcemy tam zrobić pralki czy zmywarki. Oczywiście, żebyśmy chcieli, natomiast problem jest taki, że tam jest tak zażelaziona woda, twarda, żółta i okropna. I mamy filtr na wodę do picia, czy tam do gotowania, czy do po prostu do używania w kuchni. Mamy filtr pod prysznicem. No natomiast wiecie, gdyby to ta woda była w próbowałam uprać ręcznie, biały ręcznik, no to po prostu był zarzucony i to tak jest. I tak myślę, że szybko wypadły te urządzenia. Po drugie, no właśnie jest problem tej wody, więc będziemy musieli pomyśleć o takim kompleksowym filtrze, który będzie działał, że tak powiem, od początku, tak, i dopiero jak tą kwestię rozwiążemy, to zrobimy, bo rozmawialiśmy już z panem, który ma teraz nam robić tam niektóre rzeczy w domku, że spokojnie, nie ma problemu, można to zrobić, natomiast samo podłączenie i tak dalej tych urządzeń można bez problemu zrobić, jest miejsce, wszystko jest, natomiast no to jest problem właśnie z takim filtrem. Także, no, także przywiozłam nie wiem ile worków prania, te torby z HM fantastycznie się sprawdzają, naprawdę, bo można sobie wszystko tam powkładać, przewieźć, potem przenieść z samochodu, też potem w domu, jak nie wiem, dzielę pranie na jakieś kolory, to sobie segreguję w tych workach, w tych torbach na brudy, świetne to jest, naprawdę. Dobra, słuchajcie, spadam, idę sprzątać dalej, bo widzicie jak świeci tutaj słońce i będzie mnie co chwilę tutaj prześwietlać. Na sobie mam puchacza i te... Wczoraj miałam szarego, dzisiaj mam beżowego i te spodnie z HM-u, które Wam pokazywałam, bardzo mi się fajnie sprawdzają, bardzo je lubię. Wczoraj je miałam pierwszy raz, no są takie wygodne, cienkie, ale no mega. I ten kolor mi się podoba i właśnie nawet takie, nie wiem, mogę w nich chodzić po domu, a jak będę gdzieś wychodzić, to spokojnie mogę tak wyjść, narzucić na to kurtkę i jest naprawdę ok. Natomiast jest w nich mega wygodnie, więc bardzo fajnie mi się sprawdziły. Tak, no dobra. To było na tyle. O, jak mnie pięknie prześwietla. Teraz jest ciemno. Dobra, uciekam. Powracam do Was. Chciałabym powiedzieć, że w glorii chwały, że cały dom jest uporządkowany, ale tam po prostu jeszcze leżą hałdy prania. Natomiast zmontowałam vloga, zrobiłam na komputerze wszystko, co miałam zrobić na dzisiaj. Pranie będzie trwało do wieczora, ale też musimy coś zjeść. Tomek jest już 3:30. Widać, że zmieniliśmy czas, bo już powoli zaczyna się robić ciemniej. Tomek za chwilę wraca do domu i jedziemy na zakupy. I w sumie rozważyliśmy, czy nie zjeść gdzieś na mieście, ale szczerze Wam powiem, kompletnie mi się nie chce nigdzie wyłazić, a poza tym mam ochotę coś ugotować, ponieważ na Mazurach przez to, że ta kuchnia wygląda jak wygląda i nie jest tam, no nie wszystko jest takie komfortowe, czy też nie ma wielkiego problemu, ale nie jest to takie komfortowe jak tutaj, no to pewnych rzeczy tam nie robię. A jeszcze robiąc dzisiaj porządki, zajrzałam sobie tutaj do tej mojej spiżarni, a wiecie, że my tu mamy dużo różnych dobrych rzeczy. I do lodówki i tak dalej. I dzisiaj na obiad wyciągnęłam, to są te pomidory, które ja sama robiłam.
latem. Nie wiem, czy pamiętacie ten vlog. One są z ostrą oliwą, z czosnkiem, z cebulą i tak dalej. Czyli taki w sumie zrobiłam sos, jak, no, jak zazwyczaj robię na puszkowych pomidorach, tylko teraz zrobiłam od początku z pomidorów i to takich polnych, niepryskanych, takich bio, wiecie, od kogoś tam z pola bezpośrednio kupionych. Mój tata sam je zrywał, natomiast ich było, nie pamiętam ile kilogramów, a mi wyszło chyba 6 słoików, więc śmiałam się z Tomkiem, że będziemy go, wiecie, otwierać na specjalne okazje, jak jakiegoś drogiego szampana, bo po prostu wtedy tyle mi to zajęło, żeby to wszystko zrobić, a wyszło mi ich mało, no ale no nieważne. Kto robił słoiki, ten pewnie mnie zrozumie. Jak nie, to trudno. W każdym razie dzisiaj pomyślałam, że właśnie wyjmę te pomidory. Do tego będzie penne. Tutaj nie wiem, dlaczego mam dwie paczki otwarte. O, więc chciałabym je zużyć. Nie to, że zjem je na raz, ale pewnie z tego wyjdą dwa obiady, bo jeszcze do tego chcę kupić jakąś mięsną wkładkę. No i posypiemy. Tutaj mam parmigiano, tu mam grana padano, obojętne co tam Tomek będzie chciał otworzyć. I jeszcze mam ryż jaśminowy, mam też pudełko ryżu basmati w szafce i tu mam taką tikka masala, którą bardzo lubię, ona jest naprawdę dobra, to jest taki gotowiec, ale naprawdę spoko, jeżeli lubicie takie smaki, a chcecie sobie coś w domu przygotować, więc pomyślałam, że zużyję ten sos i kupię krewetki do niego, po prostu kupię krewetki, kolendrę i zrobię ten sos z ryżem. Też tutaj wyciągnęłam, tu mam jakiś taki pęczak, bulgur, soczewica i tak dalej, jakieś takie saszetki, więc może do tego kupię jakieś po prostu warzywa. Zrobiłam sobie zresztą tutaj, no zrobiłam sobie listę zakupów. Dobra, zrobiłam sobie listę zakupów, chcę też zrobić zupę pomidorową, więc tutaj sobie zapisałam, żeby kupić koperek śmietany, krewetki, kolendrę, jakieś tutaj różne rzeczy i do jawsianki, owsianki jaglanej, mleko kokosowe i płatki i tutaj właśnie sobie postawiłam, to są puste opakowania do recyklingu, ale ponieważ właśnie pranie będzie trwało dalej, to muszę kupić, bo mi się tutaj pokończyły płyn do płukania, taki do dla dzieci delikatny i persil zwykły, więc muszę to kupić. O, i chyba sobie dopiszę jeszcze ręcznik papierowy i papier toaletowy. No i to będzie wszystko, mniej więcej. No na pewno jeszcze coś tam kupimy, ale tak sobie pomyślałam, że właśnie to wszystko naszykuję, więc jak już przyjdziemy, to będę mogła się od razu zabrać za obiad i zjemy coś dobrego, a jeszcze na jakieś dwa obiady, tutaj trzy z tego będą te inne rzeczy. Zrobię Wam szybko food haul. Pojechaliśmy do Biedronki i to nie była najlepsza decyzja, bo ta, do której pojechaliśmy, chyba była jakaś przed dostawą albo przed rozładowaniem towarów w poniedziałek, bo wielu rzeczy nie było. Ale dobra, kupiłam coś innego, damy radę, więc mam tak. Pieczarki, rukole, śmietanę, fetę, kiełbasę podwawelską, marcheweczki, ogórek gruntowy, czerwona papryka, żółta papryka, takie jakieś ziemniaki bioorganiczne, brokuła, bardzo dawno nie jadłam brokuła z moim sosem winegre, ale też rozważam, może zrobię z niego taką zupę krem z tymi ziemniakami, zobaczymy. A jak nie, to po prostu go ugotuję i zjem, bo ja tak bardzo lubię tak samego brokuła po prostu zjeść w całości z winegrę, masło. Słyszałam o tym, że to podobno jest całkiem niezłe. To jest hummus klasyczny i falafel. I do tego właśnie takie marchewki. Czasami jak ochotę, mam ochotę coś przegryźć. Nie mam dużo czasu, to no powiedzmy, że to będzie spoko. Co tu jeszcze? Kupiłam bataty. Takie malutkie były, więc wzięłam ich kilka. Do batatów pieczonych też wzięłam cukinię. Co my tu jeszcze mamy? Chleb. Bardzo lubię ten chleb.
jak na bezrąkowy, czy tam marketowy, oczywiście kiełbasa żywiecka z szynki. Tomek tu wziął jakieś bułki sobie i tą bagietkę kuźnikową, on ją bardzo lubi, ja za nią nie przepadam. Kupiłam jeszcze, właśnie żeby dodać do tych pieczonych batatów, takie ziemniaki sałatkowe czerwone. Bardzo często je widzę, wiecie, na amerykańskich vlogach, jako danie śniadaniowe z bekonem i z jajkami. Myślałam, że fajnie, jak je właśnie jeszcze dodam do tych moich pieczonych warzyw. Jeszcze jedna papryka i płaszczyzna do zupy oraz kiełbasa pieczona, podsuszana. A jeszcze kupiłam, ale zostały w drugiej torbie, tam papier toaletowy, płyny do prania i takie rzeczy, ale jeżeli chodzi o jedzenie, to tyle. A robisz ze swoich leków, Łańciu? Fajnie. Myślałem, że jeszcze postoją. Bardziej na czarną godzinę poczekają. To nie jest na czarną godzinę, tylko na specjalną okazję. A jaka jest dzisiaj specjalna? Żadna. To nie rozumiem. Po prostu chodziło mi o to, że tyle się narobiło, mi tyle było tych pomidorów, a mi wyszło chyba 5 czy 6 słoików. Więc będziemy je otwierać jak szampana, wiesz, na specjalne okazje. Na przykład w Sylwestra do szampana sobie otworzymy słoik pomidorów na stoku i zjemy łyżką. Rozumiesz, haha, taka ironia. No, dobra, słoń. To trzeba pamiętać, nie będziemy teraz jechać. Już wiemy, pasuje jest jeden stok. Już wiemy gdzie. Pasynuje jest jeden słoik. Pasynuje jest jeden słoik? Mhm. Będzie dobrze. Jestem głodny taki. Nic jeszcze dzisiaj nie jadłem. Batonika, jeżyki. Super. Ale taki mały jest, więc tak jakby nic nie jest. I wypiłem... Jak to się nazywa? Frugo. Ma tyle kalorii, co dobry obiad, więc... Tak? Frugo? No, tam się dzieje.